to pomysły rozsądne, racjonalne, one są praktykowane w wielu krajach na świecie. Mam tutaj doświadczenie, obserwuję wybory w różnych państwach od 22 lat, na 4 kontynentach, blisko 20 krajach. Przezroczyste urny to bardzo powszechna praktyka. Monitorowanie, kamerowanie to też jest częste, a gdy chodzi o ciało, które kontroluje wybory, na które politycy mają wpływ, nie powołując polityków, ale przedstawicieli partii politycznych, to różnica, choćby w Niemczech, po sąsiedzku to funkcjonuje. Funkcjonuje także w podobny sposób w Hiszpanii, w Portugalii, w naszym regionie Europy, na Łotwie. Także to nie jest tak, że PiS coś wymyśla oryginalnego, rewolucyjnego. To funkcjonuje i się sprawdza. Teraz PKW nie jest upolitycznione i działa dramatycznie źle. Jest katastrofa trzecia pod rząd, bo przecież przypomnę, że Polska była ostatnim krajem, który ogłosił wyniki wyborów w maju do Parlamentu Europejskiego. Potem była obsuwa, przypomnę, przy 3 małych wyborach uzupełniających do Senatu w 3 województwach. Też te głosy liczono, policzyć ich nie można było. No i teraz już taka mega wtopa. Jeżeli tak, to trzeba zmienić system. I to nie jest tak, że się lisa do kurnika wpuszcza, jak słyszę. To jest tak, że na przykład prawnicy, przedstawiciele partii politycznych kontrolują ten proces i myślę, że jak jakiś będzie taki bat nad tą nową formułą PKW, no to pod groźbą kolejnej afery czy skandalu, myślę, że ci ludzie będą po prostu lepiej pracować.